Ja jestem Martyna i dzisiaj wymyśliłam taki odcinek, nie wiem do końca jak to nazwać, ale kind of po prostu będę mówić kategorię, taką dość randomową i będę podawać do niej książkę, którą przeczytałam, która właśnie pasuje do tej kategorii, którą uważam za wartą polecenia. I tak, bo to będą takie, można powiedzieć, szybsze polecenia, dlatego że będziecie od razu wiedzieli, na przykład jeżeli lubicie książkę, w której, załóżmy, która dzieje się na wyspie, no to od razu mówię, jakie książki czytałam, które dzieją się na wyspie i wtedy wiecie, czy może chcecie dowiedzieć się więcej o tej książce, czy nie. Więc tak, więc to jest taki odcinek dla ludzi, którzy poszukują specyficznych rzeczy w książce i mam nadzieję, że to będzie dla Was pomocne. Jest wiele takich kategorii, dlatego na ten odcinek wybrałam tylko kilka, ale myślę, że na pewno jeszcze nagram kilka takich odcinków z innymi kategoriami i w tym odcinku będę bazować na książkach, które przeczytałam w tym roku do tej pory, bo w sumie minęło ono ponad połowa roku i no nie można powiedzieć, że to jest podsumowanie, ale tak trochę wiecie. Takie podzielenie książek, które przeczytałam. Więc tak to można nazwać i myślę, że mogę zacząć. Raczej większość tych książek nie mam ze sobą fizycznie, także niestety nie mogę Wam pokazać okładki. Będziecie tylko po prostu niestety znali tytuł, ale mam nadzieję, że sobie poradzicie, jeżeli Was zaciekawi ta książka. I pierwszą kategorią, którą tutaj mam, niektóre książki się będą powtarzać, ale to dlatego, że tam po prostu są wielowymiarowe, a nie polegają tylko na jednej rzeczy. True Crime, jak to nazwałam. Generalnie też inspirację wybrałam z Pinteresta. I tak, przeczytałam w tym roku kilka kryminalnych historii i w życiu nie spodziewałabym się, że akurat tą książkę dam na tą kategorię, dlatego że ona, jakby ja jej nie czytałam z myślą, że to będzie kryminał. I to w zasadzie nie jest kryminał. Ale jest to najbardziej taki po prostu, no, crime, po prostu true crime i nie spodziewałam się tego, bo mega, mega naprawdę mocne. Nie spodziewałam się. Skończyłam w zasadzie to wczoraj czytać i to jest We Were Liars. To jest jak krótsza książka z dziewczyną, która próbuje odkryć, co się stało jakby przed jej wypadkiem, przez które zapomniała część swojego życia. I tak, naprawdę mocne tutaj się rzeczy dzieją, których się totalnie nie spodziewałam, także polecam tą książkę. Druga kategoria. Czyli książka z adaptacją Netflixa i tutaj mam pierwsza, no to of course Heartstopper i bardzo polecam romans queerowy, a druga to One of Us is Lying, ja to czytałam w jednym z vlogów i jest to właśnie dość taki, no, kryminał w zasadzie, grupa ludzi złączonych w jednej sytuacji przypadkowo próbuje odkryć prawdę na temat zbrodni, która się właśnie wydarzyła, gdy byli w tym miejscu przypadkowym razem. I to wszystko jest w liceum i no, było bardzo spoko. Natomiast to nie była jakaś taka moja ulubiona, ale była bardzo spoko i jest serial na Netflixie. Zaczęłam oglądać, nie podobał mi się, było dużo zmienione i był po prostu słaby. Więc tak. Trzecia kategoria, książka z adaptacją filmową, czyli po prostu nie tylko na Netflixie. I jest ich kilka w sumie. Normal People to akurat nie filmowa, ale serial jest. I nie wiem, na jakiej on platformie jest, na pewno nie na Netflixie. Ja w ogóle, jak czytałam tą książkę, to nie wiedziałam o tym, że jest serial. I też chyba obejrzałam jeden odcinek, ale jakoś nie przypasowali mi aktorzy i przez to nie kontynuowałam, ale może kiedyś będę oglądać dalej. Książka sama w sobie specyficzna i chyba nie do końca do mnie trafiła, ale nie uważam, że jest to zła książka. Jest ona dobrze napisana i tak. Dalej, Sekretne życie pszczół. Literatura piękna, książka, którą czytałam chyba, no, już w kwietniu czy coś. Bardzo mi się podoba, przepiękna i jest film, który obejrzałam do połowy i nie wiem czemu nadal go nie obejrzałam do końca, dlatego że film też był super. Poza tym, że nie podobał mi się chyba dobór jednej aktorki, to film był super, a nie wiem czemu nie obejrzałam całego i muszę to nadrobić, ale książka i film bardzo polecam.
Bal szalonych kobiet. Nie mam tu, bo pożyczyłam. Ale jest film, którego również nie obejrzałam. Obejrzałam tylko chyba jakieś pół godziny. Ja mam dość, jestem dość złą osobą do oglądania filmów, bo ja jak sama oglądam film, to się po prostu szybko wybijam z rytmu i nie jestem w stanie oglądać szybko, nawet jeżeli coś jest ciekawe. Więc dużo filmów po prostu nie kończę i w ogóle rzadko oglądam filmy. Ale jest film i chciałabym go kiedyś obejrzeć, bo widziałam taki fajny urywek z tego filmu na TikToku. Więc no, i książka też spoko, ale mam wrażenie, że trochę źle była napisana. W sensie, że mogła być po prostu napisana lepiej, bo pomysł był naprawdę dobry. Jeszcze powiem więcej o fabule, bo w innej kategorii ta książka się znajdzie. Tak, i to wszystko do trzeciej kategorii. Czwarta kategoria, mamy książkę feministyczną. Generalnie w każdej, znaczy praktycznie w każdej książce można znaleźć jakiś feministyczny wątek, ale tu powiem o takich, które po prostu widać, że są feministyczne. Mężczyźni wyjaśniają mi świat, no to of course to był taki zbiór esejów, już nie pamiętam kogo, ale pewnej kobiety. Takich, no dosłownie po prostu feministycznych. Polecam, warto było to przeczytać, natomiast było dość chaotyczne, mam wrażenie. Znaczy było dużo bardzo informacji na raz. Bal szalonych kobiet, tak jak już mówiłam, feministyczne i to już od razu powiem, to dlatego, że był tam szpital dla chorych psychicznie kobiet, które tak naprawdę nie wszystkie były naprawdę chore, tylko na przykład nie zgadzały się ze słowami swoich braci, ojców, mężów i dlatego umieszczano je w tym szpitalu, więc bardzo feministyczne to było. Dalej, Siedem mrzew Evelyn Hugo, akurat mam. Może drugą ręką. Generalnie to nie jest takie coś, jakby na czym mam wrażenie zależało autorce, żeby to się wbijało, ale jest tu feminizm, jest tu pokazanie tak naprawdę no, nierówności w szukaniu pracy i jak kobiety, jak mężczyźni musieli załatwiać sobie pracę i jak musieli dążyć do jakby rozszerzenia swojej kariery. I tak, to było fantastyczne. Tak przynajmniej ja to wybieram. Sekretne życie pszczół po raz drugi już w tym filmiku, bo tam główna bohaterka miała taką trudną relację z ojcem, który myślał, że on może tak naprawdę jakby, no że on jako mężczyzna jest po prostu rządzącym, a kobieta, jego córka jest po prostu do usług, że tak powiem. I no tak, to było feministyczne. I widać to, jak właśnie ta bohaterka buduje w sobie taką pewność siebie, że nie musi być na każdej skinienie ojca, bo niektóre są naprawdę po prostu szalone. I Kantoras, które czytałam niedawno w ostatnim odcinku, mówiłam pełną recenzję tej książki. No, o pięciu kobietach w czasach, kiedy no jednak mężczyźni byli dużo bardziej uprzywilejowani, więc no, niż kobiety, więc tak, to było feministyczne bardzo. Kolejna kategoria, walka z autorytetem. I ten motyw na pewno można znaleźć w wielu książkach, naprawdę w wielu, ale jest to jedyna książka, która się tak głównie po prostu wybija ponad wszystkimi, bo ona dosłownie jest o tym, o walce z osobami, którymi praktycznie społeczeństwo nam mówi, że nie możemy się spierać. I to było zadanie domowe. Książka właśnie o uczniach, którzy nie zgadzają się z pewnym projektem, jaki nauczyciel im zadał i no, próbują zrobić, wciągnąć bunt na całe miasto, to w ogóle się potem rozkłada. Bardzo myślę, że potrzebna książka i polecam. Kategoria to Na wyspie, tak jak podałam w przykładzie na początku odcinka i mamy dwie książki, o których obu już powiedziałam, czyli Kantoras i We Were Liars. Mega vibe wyspa daje moim zdaniem do książki, więc jakby nie wiem, dałam tylko dzielną kategorię, bo nie wiem, uważam, że to jest ciekawe i to nadaje takiej tajemniczości jak właśnie magii książce. Więc te dwie książki, no ta częściowa Na wyspie, a ta ciągle Na wyspie. Kolejna kategoria to książki informacyjne, nie wiem jak to inaczej nazwać, ale no. Jest to po prostu, są tylko chyba dwie książki takie, które przeczytałam do tej pory w tym roku, bo ja po prostu czytam bardziej książki fabularne, ale właśnie pierwsza to
Mężczyźni wyjaśniają świat Rebeki Solnit, o której już powiedziałam. No to ona była feministyczna, ona była generalnie też taka, dużo tam było statystyk i tak dalej, więc bardzo jakby taka, po prostu można się dedukować i dowiedzieć czegoś. A druga to Gdy ciało i dusza wysyłają SOS, i to było o połączeniu właśnie ciała z duszą, o objawach psychosomatycznych, o tym jak właśnie zdrowie fizyczne wpływa na zdrowie psychiczne i na odwrót. I też bardzo polecam. Bardzo myślę, istotna wiedza chyba dla każdego. I taka pogłębiająca świadomość i taką wrażliwość, mam wrażenie. Kolejna kategoria to motyw teatru w książce, którą myślę, że może się spodobać jakby wielu osobom, ta kategoria. I mam dwie książki, które myślę, tak pamiętam, że rzeczywiście był ten teatr. I to jest sporo, i to jest Between Perfect and Real, i ja to słucham na audiobooku, i jest to książka generalnie o transpłciowym chłopaku, ale też bardzo dużo jestem o teatrze, bo no, ten chłopak gra w teatrze Romea ze sztuki Romeo i Julia, i tak, jest tam po prostu, to jest duża część fabuły. A druga książka to Loveless, Alice Osman, i poza właśnie bohaterką, która odkrywa swoją seksualność, jest teatr, bo ona należy do grupy teatralnej razem ze swoimi przyjaciółmi i wystawiają sztukę, też Szekspira sztuki, więc tak, z teatrem to co czytałam. Dalej mamy o prawdziwej osobie. Ja nie czytam biografii raczej, ale to, co mi się wybija, to książka, którą czytałam dawno już, Uwolniona, i jest to naprawdę świetna książka. I napisała ją bohaterka tej książki, to jest też autorka tej książki. To nie jest taka stricte, można powiedzieć, biografia, dlatego że tam nie ma takich ultradat i tak dalej. To nie jest takie bardzo... No jest to dość takie sfabularyzowane. Ale bardzo mi się podoba ta książka. Jest o morowańskiej rodzinie, o drodze do edukacji, o poznawaniu świata i po prostu poznawania siebie i jakby oddzielania swojego umysłu od umysłu rodziny, można powiedzieć. Bardzo dobra książka i ją bardzo, bardzo polecam. Ostatnia kategoria to jest książka z mapą na początku. Wiem, że może brzmieć mega randomowo, ale ja na przykład bardzo lubię, gdy jest mapa. Przed zaczęciem książki jest mapa po prostu miejsca, które jest tam opisywane. To jest super. Nie wiem, mi to dużo bardziej tak jakby sprawia frajdę. I było to w You're Liars na pewno. Nawet wam mogę pokazać, bo jest fajna mapa. I w Zwiadowcach w każdej części, ja akurat czytałam w tym roku dziewiątą i dziesiątą. Kocham Zwiadowców, jak jeszcze ktoś nie wie, uwielbiam, przeczytajcie to, po prostu tak. Kategoria to książka z bohaterami jakby nieludzkimi, i to, co chyba jedyne w sumie czytałam do tej pory w tym roku i czytałam to niedawno, to Folwark zwierzęcy, i bardzo, bardzo mi się podoba ta książka i uważam, że jest bardzo mądra i bardzo dobra. No i mamy tutaj po prostu farmę zwierząt, i to są główni bohaterowie, ludzie są, no... praktycznie, no, bardzo mało wspominani, a jeżeli są wspominani, to w bardzo negatywnym świetle. I tak, i to wszystko, co chciałam wam dziś powiedzieć. Myślę, że nagram jeszcze odcinki w takim stylu, z różnymi, dość randomowymi kategoriami. Tak, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że obejrzycie jakieś pozostałe filmiki na moim kanale. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.